Jeżeli od dłuższego czasu walczysz z celulitem i efekty są mizerne, to dzisiaj podpowiemy Ci, co zrobić, aby efekty były zadowalające. Naturalny środek do walki z celulitem. Ten naturalny środek do alkoholu rozmarynowy. Na pewno większość z Was nawet o nim nie słyszała, jednak ten specyfik potrafi pomóc na wiele dolegliwości. Zapobiega powstawaniu żylaków. Przeciwdziała celulitowi. Poprawia krążenie. Pomaga zniwelować siniaki. Łagodzi bóle mięśni. Łagodzi bóle reumatyczne. Wszystko, czego potrzebujesz, to dwukropek. Słoik. Gałązka rozmarynu. Spirytus. Rozmaryn musi być świeży, to bardzo ważny. Gałązkę rozrywamy na kilka mniejszych kawałków, wrzucamy do słoika, a następnie zalewamy spirytusem. Słoik odstawiamy w ciemne miejsce na 2 tygodnie. Po tym czasie miksturę należy przecedzić. Przy użyciu tej mikstury nacieramy obszary na naszym ciele, na których pojawił się celulit. Uwaga, wykrzyknik. Na skórze nie może być żadnych ran. Wypróbuj także kurację z użyciem ekstraktu kawowego. Jeżeli kupujesz w sklepach różne preparaty, kosmetyki, które mają na celu zniwelować celulit, to zauważ, że najczęściej głównym składnikiem takich preparatów jest kofeina. Działa stymulująco na przemianę materii w tkankach i rozkłada tłuszcz, który jest odpowiedzialny za pomarszczoną skórę. Dodatkowo pomaga usunąć toksyny. Aby przygotować kosmetyk, który pomoże Ci zniwelować celulit, potrzebujesz ekstraktu kawowego. Wszystko, czego potrzebujesz do jego przygotowania, to dwukropek. Gliceryna, 200 ml. Mielona kawa, 6 łyżek. Suche algi, 6 łyżek. Mielony imbir, 1 łyżka. Mielony cynamon, 3 łyżeczki. Do miseczki wrzucamy kawę, algi, imbir i cynamon. Dokładnie mieszamy, a następnie dodajemy glicerynę. Ponownie mieszamy i przelewamy wszystko do słoika. Słoik zakręcamy i odstawiamy na 14 dni do lodówki. Pamiętaj, aby każdego dnia wyciągnąć na chwilę słoik i mocno nim wstrząsnąć. Po 14 dniach kawowy ekstrakt jest gotowy. Będziemy dodawać go do naszego antycelulitowego kosmetyku. Skoro już masz przygotowany ekstrakt kawowy, to przechodzimy do przygotowania głównego kosmetyku, który pomoże Ci pozbyć się celulitu. Wszystko, czego potrzebujesz, to dwukropek. Ekstrakt z kawy, 1 łyżka. Aloes żel, 5 łyżek. Oliwa z oliwek, pół łyżki. Olejek pomarańczowy, 40 kropli. Olejek grejpfrutowy, 40 kropli. Mieszamy oliwę z oliwek z żelem z aloesu i olejkami eterycznymi.
Następnie dodajemy łyżkę naszego ekstraktu z kawy. Po nałożeniu mieszanki na ciało przystępujemy do rozgrzewającego masażu. To znacznie przyspieszy spalanie tkanki tłuszczowej pod naszą skórą. Na koniec warto spłukać ciało chłodną wodą, to także przyspiesza cały proces redukowania celulitu.